Klaudia Gajda, witam w serwisie Flash radomsko24.pl. Przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące tego, co przez ostatnie dni działo się w Radomsku i powiecie radomszczańskim. Zaczynamy od finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przebiegał pod hasłem Żyj zdrowo w zdrowym świecie. Zebrane środki przeznaczone zostaną na walkę z sepsą. W Radomsku na rzecz Fundacji WOŚP kwestowało około 150 wolontariuszy. Bardzo dobrze. Po raz pierwszy wolontariuszami jesteście po raz kolejny? Pierwszy raz. I jak ludzie reagują? Chcą rzucać? Chcą. Powiedz więcej, jaka atmosfera jest przy tym zbieraniu pieniędzy? Bardzo miła, dużo osób chce pomagać i na pewno następnym razem się zapiszemy. Bardzo dobrze, akurat pogoda nawet dopisuje, nie wieje, nie jest mroźno, ludzie naprawdę podchodzą, są mili, wrzucają do puszki. Po raz pierwszy jesteś wolontariuszką, po raz kolejny? Nie, już od 3 lat pomagam WOŚP-owi, zbieram. I dlaczego taka decyzja? A no bo miło jest pomagać innym ludziom i bardzo jest to przyjemne uczucie. Zaoferował, że zbierał przez cały rok same drobne pieniążki i zapytał, czy chętnie byśmy tu przyjęły obydwie do puszki. Zaproponował, więc my bardzo chętnie takie właśnie datki przyjmujemy, bo każdy grosz się liczy. Historia z Wielką Orkiestrą tu u mnie pojawiła się od czasów licealnych, od początku lat 90. Przez te szereg lat my mieliśmy okazję korzystać tak naprawdę. To, co my zbieramy, to później nam to życie zwróciło, bo korzystaliśmy z pomocy sprzętu. Korzystał mój syn, korzystała tutaj właśnie Zuzia z inkubatorów, z badania słuchu, więc my wiemy, że to jest coś słusznego i dobrego, pomaganie innym. Już po raz 5 Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko oraz Miejski Dom Kultury w Radomsku w ramach 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowali bieg Policz się z cukrzycą. W dniu finału WOŚP miłośnicy lodowatych kąpieli zorganizowali akcję na terenie zbiornika na Wymysłówku w Radomsku. Była kąpiel, saunowanie, ognisko oraz zbiórka na rzecz Fundacji WOŚP. 31. finał Wielkiej Orkiestry zorganizowany został m.in. w Gomunicach. W tamtejszej hali sportowej przygotowano szereg atrakcji. Dokładnie w tym roku 11 raz już gramy. W tym od kilku lat robimy już taki większy finał, który nazywamy małym finałem i organizujemy go tutaj na hali. Jest kiermasz, jest kawiarenka, są artyści występujący, są tancerze, różne inne zaprzyjaźnione zespoły, stoiska, mamy punkt medyczny, malowanie twarzy. Do tej pory też była z nami biblioteka i inni różni wystawcy, więc tak naprawdę jest tutaj sporo innych osób, które razem z nami grają myślę, że tworzymy bardzo fajną atmosferę. W Gomunicach na rzecz fundacji kwestowały m.in. pająki, wąż oraz legwan Stefan, oczywiście wraz ze swym opiekunem Emilem, mieszkańcem Gomunic. Generalnie każdy pomysł jest dobry, aby zbierać pieniądze na, no co jak nie węże, tak, no przyciągają uwagę. Mało kiedy kto ma możliwość życia w czymś takim na co dzień. A zdjęcie zrobić, fajna rzecz, a przy okazji może fajnie pomóc. Ponieważ mam sama małe dzieci i kiedyś ta pomoc może przydać się moim dzieciom, bo teraz są zdrowe, ale nie wiadomo, co będzie za kilka lat. Jak pani uważa, bardzo potrzebna ta Wielka Orkiestra w Polsce? Tak, ponieważ jest zawsze ten sprzęt potrzebny w szpitalach. Tym bardziej patrząc na dzisiejszą służbę zdrowia, jest tragiczna. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podczas tegorocznego finału zebrała ponad 154 miliony złotych, ale to deklarowana kwota na zakończenie finałowego dnia. Dalej trwają jeszcze internetowe aukcje. Ostateczną kwotę poznamy za kilka tygodni. Czwartek rano paliło się poddasze domu jednorodzinnego w Krzywanicach. Do pożaru poddasza doszło około godziny 8:30. W budynku przebywały 4 osoby, kobieta z 3 dzieci. Przed przybyciem straży ewakuowali się na zewnątrz. Domownicy zauważyli, że doszło do pożaru, gdy pokrycie dachu, eternit, zaczęło pękać, a pożar na poddaszu był już mocno rozwinięty. Na miejscu działania prowadzili strażacy z gminy Lgota Wielka oraz strażacy z Radomska. Zabezpieczone zostało mienie rodziny. Strażacy przykryli dach domu specjalną plandeką. Na miejsce przybył wójt gminy Lgota Wielka, który zadeklarował pomoc pogorzelcom. Rodzina otrzymała lokal zastępczy. Ich dom nadaje się do generalnego remontu. Straty wyceniono na 200 tysięcy złotych. W Radomsku gościł wiceminister infrastruktury Rafał Weber.
Podczas spotkania podpisana została umowa z wykonawcą koncepcji programowej dla obwodnicy Radomska w ciągu dróg krajowych nr 42 i 91. Ruszają prace nad wstępną dokumentacją obwodnicy Radomska. Kilka dni temu podpisano umowę na wykonanie pełnego rozpoznania geologicznego wraz z opracowaniem elementów koncepcji programowej dla planowanej budowy obwodnicy w ciągu dróg krajowych 42 i 91. Obwodnica Radomska znajduje się w rządowych programach inwestycyjnych. Mamy na nią przygotowane środki finansowe. Są to miliony złotych po to, aby tą inwestycję zrealizować. My jako rząd Prawa i Sprawiedliwości nie szczędzimy środków finansowych na rozwój infrastruktury transportowej. Naprawdę bardzo wyczekiwana inwestycja w naszym mieście. W Radomsku, gdzie ten układ taki drogowy był taki, można powiedzieć, ukształtowany jeszcze w XIX wieku, gdzie dwie drogi krajowe zbiegają się w centrum miasta, na głównym placu miasta, ma szansę na to, aby wyprowadzić ten ruch tranzytowy z centrum. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji zakładają, że prace budowlane ruszą na początku 2027 roku, a latem 2029 roku obwodnica będzie już gotowa. To niezmiernie istotna inwestycja z punktu widzenia układu komunikacyjnego. Znacząco ona odciąży tutaj układ wewnętrzny miasta i pozwoli tranzytowi bezpiecznie objechać tutaj miasto dookoła. Z naszej strony na dzień dzisiejszy zgodnie z założonym harmonogramem termin wykonania tutaj tych głównych elementów tej koncepcji programowej jest to 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli od dnia dzisiejszego. Czyli w połowie przyszłego roku będziemy gotowi do ogłoszenia postępowania w trybie projektu i buduj dla tej inwestycji. Przebieg inwestycji widać tu na tej mapie, która została wyświetlona. Jest to 6 km w ciągu drogi krajowej 42, 6 km w ciągu drogi krajowej 91 i poprzez już obecnie funkcjonujący fragment będzie stanowiło tu kompleksowe obejście miasta Radomska od strony północnej i od strony wschodniej. Wykonawcą dokumentacji została firma z Warszawy. Ma 23 miesiące na realizację umowy, której wartość to nieco ponad 5 700 000 zł. Dyrektor Piotr Kagankiewicz za pośrednictwem mediów chciał przekazać, jak obecnie wygląda sytuacja dotycząca działalności oddziału dziecięcego w szpitalu. Jak na razie konkretnego terminu wznowienia pediatrii nie ma. Oddział pediatrii w szpitalu w Radomsku został zmieniony w listopadzie 2020 roku na oddział covidowy. Po miesiącach problemów z przywróceniem oddziału dziecięcego padła konkretna data jego powrotu w struktury lecznicy od 1 lutego. Tak się jednak nie stało. Staramy się uruchomić tą pediatrię, planowaliśmy ją uruchomić 1 lutego. Nie udało się tego zrobić. Powodem była prozaiczna rzecz, nie mieliśmy obsadzonych 5 dyżurów. 5 dyżurów całodobowych na danym oddziale. Pierwszy ten problem już by się pojawił po południu 2 lutego, zahaczyłby całą dobę 3 lutego, więc decyzja taka, że przesuwamy otwarcie na termin późniejszy. Nie chcę już teraz deklaratywnie mówić, jaki to będzie termin, to będzie najbliższy termin możliwy do otwarcia. Powiem, co do tej pory żeśmy zrobili. Oprócz szeregu rozmów z różnymi ludźmi, z różnymi tytułami, z konsultantami wojewódzkimi, krajowymi, ogłosiliśmy 3 lub 4 konkursy, nabory na lekarzy. W tej chwili żeśmy pozyskali na dzień dzisiejszy 10 lekarzy, ale jeszcze na miesiąc luty nie byli w stanie wydysponować pokrycie 28 dni lutego pracy na oddziale, gdyż niektóre ich propozycje po prostu się nakładały. Więc mimo dużej liczby lekarzy nie udało się tego zorganizować w miesiącu lutym. Już prowadzimy ustalanie grafiku, żeby to szybko udało się w miesiącu marcu. Jeżeli będziemy mieć taką informację, że grafik jest dopięty, przekażemy Państwu w momencie, kiedy będzie dopięty, czyli nie czekając już na dni późniejsze. I
to chyba wszystko. Chcemy w pełnym zakresie otworzyć ten oddział, ale w momencie, kiedy będziemy 100% mieli gwarancji, że nie będziemy mieli problemów z obsadą lekarską. Nie dopuszczamy takiej możliwości, by na dyżurach dyżurowali lekarze bez specjalizacji albo w trakcie specjalizacji z pediatrii. Nie wchodzi to w rachubę, by to byli neonatolodzy, bądź też lekarze z innymi specjalizacjami, gdzie prawo teoretycznie dopuszcza taką możliwość. Niemniej jednak uważamy, że to jest za duże ryzyko dla naszego szpitala, byśmy takie ryzyko podjęli. W sali kina za rogiem odbyło się podsumowanie projektu Bezpieczny i Świadomy w sieci. Projekt skierowany był do osób w wieku 60+, a realizowany przez uczestników Chówca Pracy 5-8 w Radomsku. W projekcie wymyślonym przez młodzież uczestniczyli słuchacze Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz członkinie Stowarzyszenia Kobiet Kietlina. Przy realizacji projektu pomagali uczestnicy Chówca Pracy 5-8 w Radomsku. Projekt realizowany był od 1 sierpnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku, a jego budżet wynosił 2000 euro. Ogólnie mogę powiedzieć, że projekty realizowane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności są to projekty realizowane bezpośrednio przez młodzież. Instytucje formalnie wspierają grupy młodzieży, ponieważ nie mają one na przykład kont bankowych lub wiedzy formalnej dotyczącej realizacji projektów. Dlatego z chęcią wspieramy młodzież, zwłaszcza młodzież, która jest uczestnikami Ochotniczych Chówców Pracy. Projekt został wymyślony przez grupę uczestników pod kątem i okiem czujnym pani Angeliki i innych pracowników Chówca. My absolutnie jesteśmy zakochani w tych projektach, bardzo chętnie je wspieramy. W ramach projektu zorganizowanych zostało kilka spotkań z seniorami. Pierwsze z nich odbyło się 6 listopada 2022 roku w Kietlinie. Młodzież odwiedziła wówczas Stowarzyszenie Kobiet Kietlina w jego siedzibie. Celem wizyty była integracja i lepsze poznanie się. Dla nas jako dla Komendy Wojewódzkiej OHP to jest bardzo ważne działanie, dlatego że z inicjatywą wyszła młodzież, zauważywszy potrzeby osób starszych, seniorów, którzy nie za bardzo się poruszały w tym świecie cyfrowym, medialnym i tu wykorzystując własną wiedzę, doświadczenie w komórkach, w tabletach, w aplikacjach, mogły się nasza młodzież mogła się podzielić z osobami starszymi, jak być bezpiecznym w sieci. Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej z programu Europejski Korpus Solidarności. Podsumowanie projektu odbyło się w sali kina za rogiem w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska. Spotkanie uatrakcyjnił występ dziewczyn z zespołu wokalnego z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Trwa remont dróg na osiedlu Mickiewicza w Radomsku. Inwestycje te stanowią część większego zadania, w ramach którego przebudowane zostaną także ulice Kilińskiego, Wojskiego, Sienkiewicza i Szarych Szeregów. Wykonawca, firma Drogbud z Lubojenki, w ramach realizacji modernizacji infrastruktury drogowej w Radomsku, współfinansowanej ze środków programu inwestycji strategicznych, realizuje przebudowę w ulicach Szarych Szeregów Pana Tadeusza, Gerwazego, Protazego, Wojskiego, Sienkiewicza i Kilińskiego. Na ulicach Szarych Szeregów Gerwazego, Protazego, Wojskiego wykonano główną sieć kanalizacji deszczowej. Na ulicy Pana Tadeusza obecnie są wykonywane prace związane z kanalizacją deszczową. Na ulicy Szarych Szeregów wykonano podbudowę podwarstwy konstrukcyjnej jezdni. Obecnie rozpoczęły się roboty przy budowie krawężnika i obrzeży. Prace ziemne dotyczące wykonania podbudowy podwarstwy konstrukcyjnej jezdni trwają jeszcze na ulicach Gerwazego, Protazego i Wojskiego. A na ulicach Szarych Szeregów Pana Tadeusza, Gerwazego, Protazego i Wojskiego dodatkowo powstaje oświetlenie uliczne. Planowany termin realizacji zadania to październik 2023 roku. Wartość robót zgodnie z umową z wykonawcą to blisko 30 milionów złotych. W Urzędzie Miasta w Radomsku odbyło się posiedzenie zespołu do spraw walki ze smogiem. Omówiono na nim m.in. efekty programu Radomsko bez smogu. W programie była m.in. dyskusja na temat kontynuacji programu dotacji dla mieszkańców na wymianę starych źródeł ogrzewania.
Podczas spotkania zajęto się także omówieniem, czy potrzebne są zmiany niektórych punktów obecnego regulaminu. Chodzi tutaj o możliwość zrezygnowania z tego, że jeżeli w ulicy jest gazociąg, to wówczas mieszkaniec musi przyłączyć gaz, ponieważ mamy teraz problem, że przyłącza są realizowane z opóźnieniem. I jest jeszcze problem dofinansowań do piecy na ekogroszek, ponieważ ilość wymienianych tych piecy widocznie nam spada i tendencja również w czystym powietrzu jest do tego, żeby wymiana piecy na ekogroszek nie była dofinansowana. Więc to są takie dwa główne tematy, które poruszaliśmy na dzisiejszym spotkaniu. Do tej pory maksymalne kwoty dofinansowania, jakie można było uzyskać z programu Radomsko bez smogu, kształtowały się w zależności od źródła ciepła od 4,5 do 8 tysięcy złotych. Radomszczanie mogli też łączyć dofinansowanie z miejskiego programu z programem Czyste Powietrze. Chcielibyśmy podjąć uchwałę wraz z regulaminem w miesiącu czerwcu bieżącego roku, a czekają nas jeszcze dyskusja na poszczególnych komisjach z radnymi i na pewno jeszcze z mieszkańcami naszego miasta. Podczas spotkania przekazano także informacje na temat funkcjonowania drona antysmogowego. W kwestii jego użytkowania pojawiało się wiele pytań i niedomówień, które postanowił wyjaśnić naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku Jacek Paul. Sprawa wykorzystania drona w tej chwili jest jakby tutaj, ten dron jest wykorzystywany w ten sposób, że my dążymy do tego, by wykonać tak zwaną mapę smogową, czyli wykonać pewne loty nad pewnymi obszarami i wskazać obiekty, które mogą powodować pewnego rodzaju zatrucia jak gdyby środowiska. Natomiast ten dron, jak gdyby, jeżeli miałby być wykorzystywany do przeprowadzania kontroli w pojedynczych przypadkach, w przypadkach jakichś tam budynków, no jak gdyby nie mija się z celem, dlatego że i tak wskazania tego drona nie są dowodem dla sądu, więc my musimy wykonać tak kontrolę, musimy ewentualnie pobrać materiał do badań laboratoryjnych, uzyskać ekspertyzę laboratoryjną, by skierować wniosek do sądu, więc mówię, wykorzystanie tego drona raczej, my skupiamy się na tym, by była to wykorzystanie na większym obszarze i jak gdyby typowanie obiektów do kontroli, a nie już samych bezpośrednio kontroli. Kolejne spotkanie zespołu zaplanowano na 15 lutego na godzinę 15:30. Klub 11.1 rusza z cyklicznymi spotkaniami dla kobiet. Pierwsze zorganizowano w tym tygodniu w restauracji Metalurgia. Klub 11.1 oficjalnie rozpoczął działalność ponad rok temu. Jego ideą jest współpraca i wzajemne wsparcie lokalnego biznesu. Zaczęliśmy tak naprawdę na ostatnim spotkaniu klubu 11.1, natomiast sam projekt Naturalny Sukces jest to projekt, który tworzy już od 6 lat. A żeby zadziałać na Radomsku, tak naprawdę po to, żebyśmy mogli tutaj tak trochę pobudzić tą lokalną społeczność, żeby te kobiety nasze mogły doświadczyć czegoś fajnego. Nasz zespół działa w oparciu o 4 filary: zdrowie, rozwój, relacje i finanse. I w tych fundamentach będziemy się poruszać. To będziemy to rozwijać, będziemy dawać tutaj wiedzę, wartość. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie tutaj z czymś dla siebie. Chcemy, żeby to się działo cyklicznie, bo wiemy, że brakuje tutaj takich spotkań, takich inicjatyw, a wiemy, że każdy dzisiaj po tych dobie pandemii, po tym byliśmy zamykani w domach, chyba każdy potrzebuje tego, żeby spotkać się z drugą osobą, żeby poczuć ten wiatr w żagle i żeby zaczęło się coś dziać. Myślę, że ważne są relacje, żebyśmy się spotykali, żebyśmy ten czas spędzali razem. Pandemia jakby troszeczkę to wszystko zastopowała i coraz więcej ludzi jakby potrzebuje takich spotkań. Sama zresztą potrzebuje być wśród ludzi, rozmów, więc myślę, że to jest potrzebne. W spotkaniu wzięło udział blisko 30 kobiet. O automasażu twarzy mówiła Karolina Konieczna. To jest masaż twarzy, przy czym nie skupiamy się tylko na masażu twarzy. Masujemy wszystkie tkanki dookoła, bo tylko w ten sposób uzyskamy rozluźnienie na twarzy. Także masujemy i dekolt, i górną część pleców, i głowę. Także to wszystko jest bardzo ważne, to wszystko musi być w całości i dopiero wtedy jest efekt na twarzy. Nasz wygląd fizyczny jest bardzo ważny i jeśli promieniejemy, to automatycznie to się przekłada na naszą pewność siebie, a to jak najbardziej wpływa pozytywnie na prowadzenie biznesu. Także myślę, że od tego też trzeba zacząć, a potem to już chyba pójdzie wszystko z górki. Klub 11.1 w Radomsku stworzony został przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców, aby wspierać lokalne, małe i mikroprzedsiębiorstwa. We Fleszu czas na sport. Metprim Wolej Radomsko bez problemów pokonał ostatni zespół trzeciej ligi siatkówki Wolej Żelazne Opoczno 3-0.
MedPrim Volley Radomsko podejmował ostatni zespół w tabeli Volley Żelazny Opoczno. W sobotę 28 stycznia od początku spotkania to gospodarze kontrolowali przebieg spotkania i wszystkie trzy sety wygrali 25-16. MVP spotkania został wybrany Mikołaj Barczyk. Wygrał też Volley Żychlin, który pokonał u siebie 3-0 zespół ze Zduńskiej Woli. Volley Radomsko i Volley Żychlin w tabeli mają po 18 punktów, jednak radomszczanie mają gorszy bilans setów. 11 lutego Volley Radomsko wyjedzie na mecz rewanżowy do Zduńskiej Woli. Rozgrywką halowych Mistrzostw Radomska Piątek Piłkarskich towarzyszył finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Piątą serię gier rozegrano w dniach 28 i 29 stycznia w Miejskiej Hali Sportowej. Wysokie zwycięstwo zanotowała drużyna Albatrosów, która pokonała ostatni w tabeli Huragan Wiśniówka 25-2. Lider rozgrywek Packing Partner wygrał z Żubrami 5-4. GBD Architektura dzięki pokonaniu 7-3 Lux Komunicy awansowała na trzecie miejsce w tabeli. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. W tym serwisie to już wszystko. Obserwujcie nasz portal i śledźcie media społecznościowe. Do zobaczenia za tydzień.